Na początek poproszę Państwa o wybaczenie za to, że jakość przekazu może nie będzie taka jak trzeba, ale to wynik tego, że nagrywamy to w środku nocy. Nocy, nie waham się użyć tego określenia, historycznej nocy, która już dziś nazywana jest nocą zamachu stanu, i ci, którzy tak mówią, mają w moim przekonaniu wiele racji. Ale od początku. To było kilka minut przed godziną 19, kiedy w wydarzeniach telewizji Polsat poinformowano, że choć policja ma pełne prawo, by wejść do Pałacu Prezydenckiego, by wyprowadzić gości pana prezydenta, posłów Kamińskiego i Wąsika, ale tego nie zrobi, bo sam Donald Tusk zapewnił, że nic takiego się nie stanie. I gdy w odpowiedzi na tą pseudołaskawość premiera Donalda Tuska napisaliśmy Rudy Łotr, łaskawca, z przymrużeniem oka, rzecz jasna. Minęło jednak kilkanaście kolejnych minut i okazało się, że nie taki łaskawca, bo to doszło do wydarzeń bez precedensu, nie mających swojego odpowiednika nie tylko w naszej historii, ale chyba żadnego cywilizowanego kraju. Pod nieobecność gospodarza policja wyprowadziła gości prezydenta z Pałacu Prezydenckiego. Próbuję uruchomić wyobraźnię, wyobrazić sobie, co by się stało, gdyby podobna rzecz miała miejsce w Pałacu Elizejskim albo w Białym Domu. Nie jestem w stanie sobie czegoś takiego wyobrazić w żadnym państwie, które mieni się państwem naprawdę. Jest w tej historii wiele pytań, na które nie ma dziś odpowiedzi. Dlaczego na przykład Służba Ochrony Państwa dopuściła do tego, by policja weszła do Pałacu Prezydenta? Kto jeszcze nie zachował się w tej sytuacji jak trzeba? Myślę, że czas przyniesie odpowiedzi na te pytania. Na ten moment jednak warto skupić się na, jakby podkreślić wagę tego wydarzenia. Wydarzenia, jeszcze raz chcę to podkreślić z całą mocą, nie mającego precedensu. Skandal to nie jest to słowo. To jest zamach. To było uderzenie w godność Polski, w godność prezydenta naszego kraju. I to pokazuje, że Rudy Łotr nie zatrzyma się. Nie miejcie Państwo złudzeń. W książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska, tej książce, opisaliśmy bardzo szeroko osobowość tego niebezpiecznego człowieka. Pokazaliśmy, skąd się wywodzi, kto go finansował, w czym opiera swoją siłę, na czym opiera. Jego związki z Niemcami, jego związki z BND, jego związki z aferą FOS, jego partii z aferą FOS. Pokazaliśmy bezprawność działań przez wiele lat tego człowieka. Człowieka złego, okrutnego, mściwego, pamiętliwego. Człowieka, który mówił, że polskość to nienormalność. I nie powiedział tego raz. Pisał od później, że jeżeli Polska ma przetrwać, to jako państwo całkowicie odcięte od swoich regionów, że Kaszuby powinny mieć swoją armię, swoje sądy, tak samo Śląsk. Polska taka nienormalność. Coś małego, nieistotnego, słabego, gnuśnego. Historia, geografia. Bóg wie, kto jeszcze obdarzył mnie tym brzemieniem, którego nie mam ochoty więcej dźwigać, pisał Donald Tusk. Proszę Państwa, tylko ktoś taki, kto z taką pogardą mówi o tożsamości Polaków, naszej kulturze, naszej spuściźnie, może postępować tak, jak dzisiaj postępuje Donald Tusk. Za nic mając konstytucję, za nic mając prawo. To, co Państwo obserwujecie tej nocy, podczas której nagrywamy ten program, jeszcze raz bardzo proszę o wybaczenie, że może jakość tego, co mówię, nie będzie do końca taka, jakbym chciał, dlatego że głęboka noc. Ale uznaliśmy, że warto, nawet trzeba nagrać ten program. To jest tylko pewien element w łańcuchu zdarzeń, które obserwujemy od początku kadencji Donalda Tuska. Tak naprawdę zaczęło się jeszcze przed tą kadencją, kiedy mieliśmy do czynienia z aferą wiatrakową. Jeszcze nie zaczęli rządzić, a już mieli pierwszą aferę na swoim koncie, gdzie mieli zyskiwać Niemcy, a tracić mieli Polacy. Później obserwowaliście Państwo przez ostatnie tygodnie wiele innych zdumiewających, przerażających, chciałoby się powiedzieć, zdarzeń. Jaką kulturę nam zapowiadają? Kulturę LGBT. Zapowiadają, że będą kreować historię. Bo po co nam historia? Po co nasze dzieci, nasza młodzież ma uczyć się o bohaterstwie naszych przodków, o spuściźnie, o tożsamości?
mają się wstydzić tego, że są Polakami, więc historia jest im zupełnie niepotrzebna. W tak zwanym międzyczasie przejęto, w zasadzie zrujnowano media publiczne, bo uchwały okazały się ważniejsze niż ustawy. W tak zwanym międzyczasie premier Donald Tusk zdążył już grozić paragrafami karnymi prezydentowi Polski, zdążył już zapowiadać, że Trybunał Konstytucyjny, tak naprawdę nie wiadomo, czy jest Trybunałem, sędziowie nie wiadomo, czy są sędziami, zdążył już zapowiedzieć, że zrujnuje wiele innych polskich instytucji. Chaos. Po kilku tygodniach, myślę, że nawet ci niedoinformowani widzą, że te rządy zmierzają do chaosu. Kto na tym zyskuje? Prokurator Andrzej Witkowski, mój mentor, zawsze pytał, jeżeli obserwuje jakieś działania, to próbuje zrozumieć, kto zyskał, chciał lub mógł zyskać. Proszę Państwa, kto zyskuje na niszczeniu Polski? Na tym chaosie, który funduje nam Donald Tusk i reszta łotrów. Przede wszystkim Niemcy. Dokładnie tak, jak za pierwszej kadencji premiera Donalda Tuska. Historia się powtarza. Wiele razy to mówiliśmy. Uczmy się od historii najlepszej nauczycielki. Niestety, Polacy niedoinformowani, nie znali chyba książki Niebezpieczne związki Donalda Tuska. Niektórzy zachowywali się tak, jakby mieszkali pod lodem albo rwali się z choinki. Nie chcieli poznać prawdy o Donaldzie Tusku. Ja rozumiem. Hasło 8 gwiazdek było tak dla niektórych wspaniałe, że ulegli temu hasłu i zagłosowali na zasadzie na złość mamie uszy sobie odmrożę. Dzisiaj mamy co mamy, a to nie jest koniec, początek końca, ani nawet koniec początku, jak mawiał Churchill. To jest, proszę Państwa, tylko pewien element w łańcuchu zdarzeń. Zmierzamy ku absolutnej dyktaturze. Bo jeżeli można wejść do pałacu prezydenta Polski i wyprowadzić stamtąd jego gości, to można tak naprawdę wszystko. Dzisiejsza noc, podczas której nagrywamy ten program, jest zatem nocą absolutnie historyczną. Chciałem dzisiaj podczas tego spotkania, tak naprawdę mieliśmy nagrywać tę audycję w dniu jutrzejszym, gdyby dokonać pewnego podsumowania ostatnich wydarzeń, także ostatniego roku, ale ta dzisiejsza noc zmieniła wszystko. W telegraficznym tylko skrócie przyjrzyjmy się tym wydarzeniom, które mają miejsce w ostatnim czasie. 2020, 2021, wirus, oszustwo wszechczasów. To Państwo wiecie, nie trzeba do tego wracać, przynajmniej nie w tym dzisiejszym programie, że tak zwana pandemia była oszustwem wszechczasów. Oszukano nas. Pokazaliśmy to w książkach zapis zarazy dwa, na czym to oszustwo polegało, ze wszystkimi szczegółami. 2022, 2023, innego rodzaju wirus, wirus wojny, który pisaliśmy od początku w książkach Nie nasza wojna, Strefa zgniotu, a także Zakazana prawda, że nie jak pisano wtedy w wielu mediach, nie jak mówili pseudofachowcy, różni budzisze i wolscy tego świata, którzy zapewniali, że tak naprawdę to Rosja jest już pokonana, jest na kolanach, a Ukraina już w zasadzie świętuje zwycięstwo w Moskwie. Pisaliśmy, że nic takiego się nie zdarzy. Na początku pisaliśmy, że ta wojna będzie w ogóle, a wielu twierdziło, że jej nie będzie. Później pisaliśmy, że nie będzie żadnej kontrofensywy, bo Ukraina nie ma na to dość sił, że Ukraina tej wojny nie może wygrać i będzie strefą wielkiego chaosu na wiele, wiele, wiele lat. I musimy tu postępować roztropnie, pomagać mądrze, ale jednocześnie szykować się na to, że możemy być następni w kolejności. Ci z Państwa, którzy znają nasze książki, wiedzą, że co do joty spełniły się te niestety złowróżbne zapowiedzi. I dzisiaj nawet ci, którzy twierdzili wtedy, że jesteśmy ruskimi onucami, wieszcząc, że Rosja nigdy nie jest tak słaba, jak mówią, ani tak silna, jak mówią, ale tej wojny raczej nie ma szans przegrać. I że Ukraina stoi w sytuacji bardzo, bardzo trudnej. Na pewno nie odzyska tych terenów, które utraciła i nie będzie żadnej kontrofensywy, bo sprzęt tak naprawdę nadaje się do wymiany, bo resursy są na wykończeniu i tak dalej, bo nie ma kim walczyć, wielu Ukraińców uciekło. No wiele, wiele szczegółów, o których tutaj dziś nie będę mówił.
Nawet ci, którzy wtedy z nas kpili, dzisiaj w zasadzie mówią to, co my mówiliśmy od początku. Ci z Państwa, którzy znają nasze książki, te trzy, Nie nasza wojna, Stefa Zgniotu oraz Zakazana prawda, wiedzą, że napisaliśmy prawdę, że te analizy były słuszne, a fakty były właśnie faktami. Rok 2003, przełom na 2024. Kolejna odmiana wirusa. Po wirusie pandemii, nie pandemii, po wirusie wojny, które jak niestety słusznie przepowiadaliśmy, wieszczyliśmy, jest raczej zarzewiem większego konfliktu niż dogasającym ogniskiem. Teraz mamy innego rodzaju wirus. Bo Donald Tusk, jego rządy, to także wirus. Trzeba mieć tego niestety świadomość. Objawy pojawiły się bardzo szybko. Gdy rozważymy źródło wirusa, będzie można opracować lekarstwo. A to źródło nie jest w Polsce. To Niemcy. Ja nie wiem, czym posługują się ludzie, którzy cieszyli się ze zwycięstwa Donalda Tuska, ale proszę Państwa, jeden tylko przykład, nie trzeba wcale więcej. Jeżeli ktoś zna historię, to wie, że Niemcy nigdy, przenigdy, milion razy nigdy nie byli nam życzliwi. Nie jest to naród nam przyjazny. Naród, który najeżdżał naszych przodków od stuleci. Rozbiory, wiele, wiele innych tragedii, z II wojną światową włącznie. Mentalność Niemców co do Polaków nie zmieniła się, znaczy odniesienie. Mentalność Niemców się nie zmieniła i odniesienie do Polski się nie zmieniło. Patrzą z wyższością. Mamy przyjaciół w Niemczech. Rozmawiamy, często tam jeździmy. Mówią nam, że to się nie zmienia. Niemcy patrzą na Polaków z góry. Tak jakby rzeczywiście byli rasą panów. Można powiedzieć, stulecia mijają, a to się nie zmienia. Niemcy nie cieszą się z naszych sukcesów i nie życzą nam dobrze. Każdy, kto zna Niemców, wie, że tak jest. Więc jeżeli Niemcy wpadli w stan euforii po zwycięstwie Donalda Tuska, to każdy, kto zna historię i kto zna Niemcy, wie, że mamy powody do zmartwienia. Już tylko ten fakt, że zwycięstwo Donalda Tuska wywołało tak wielką radość w Niemczech, powinien napawać niepokojem nawet tych niedoinformowanych. Pokazywaliśmy w naszych książkach, także w książce Strefa Zgniotu i Zakazana prawda, informacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo kolega, z którym pisze te książki, Tomasz Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, no ma jeszcze te kontakty z czasów swojej służby, że powstał raport, który pokazuje, że zagrożenie niemieckie jeszcze nie z perspektywy dnia dzisiejszego, ale takie analizy robi się na pewnego rodzaju przyszłość, całkiem nieodległą. Oczywiście są to tylko analizy, ale analizy oparte o twarde dane. I te dane pokazują, że Niemcy są dla nas zagrożeniem. Dla wielu niewidocznym, ale realnym. Opisaliśmy to zagrożenie, na czym ono polega w oparciu o raport ABW, który ujawniliśmy, dość szeroko, więc i na to nie jest dzisiaj dobry moment, żeby się na tym skupiać, bo wydarzenia tej nocy rzeczywiście są wydarzeniami historycznymi, ale pokazuje ten raport, który Państwu ujawniliśmy, że zagrożenie niemieckie jest zagrożeniem realnym. Donald Tusk realizuje tutaj to, czego oczekują od niego Niemcy. Nie ma darmowych obiadów, nie poparli go dla jego oczu, wilczych zresztą, niepięknych bynajmniej. Poparli go dlatego, że popierają go od początku lat 90., a nawet wcześniej, jak pokazaliśmy w książce Niebezpieczne związki Donalda Tuska, gdzie oni postawili na niego, on postawił na nich. I tak to się kręci. I trzeba mieć naprawdę klapki na oczach, by tego nie widzieć. Ale niestety, wielu Polaków tego nie zobaczyło. Proszę Państwa, Donald Tusk nie zatrzyma się sam. To, co obserwowaliśmy, jest tylko pewnego rodzaju przegrywką, jeżeli my, Polacy, nie zatrzymamy tego niemieckiego wysłannika. Trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli tego nie zrobimy, ten chaos, który nam dziś Tusk funduje, łamanie prawa, łamanie konstytucji, jak on to ujął, realizuje prawo tak, jak je rozumie. Wyobrażacie sobie Państwo, gdyby w podobnym duchu wypowiadał się jakikolwiek polityk z szeroko rozumianej prawicy, powiedzmy od Prawa i Sprawiedliwości na prawo,
Wyobrażacie sobie Państwo, jaki byłby skowyt od Berlina po Alaskę, gdyby w podobnym duchu zachowywał się na przykład Jarosław Kaczyński albo jakikolwiek inny polityk? Ja nie jestem w stanie, nawet gdyby moja wyobraźnia wyrabiała nadgodziny, wyobrazić sobie tego szału, jaki rozległby się w całej Europie i zachodnim świecie, szału oburzenia na takie działanie. Ale to, co robi Tusk, umyka uwagi opinii publicznej na Zachodzie. Tam o tym nie wiedzą. Zachód milczy. Milczą Niemcy, którzy rządzą Unią Europejską. A to wyraźnie po raz kolejny pokazuje, na czyje zlecenie, na czyją rzecz działa Donald Tusk. Ten chaos, o którym pisał William Burns, obecny szef CIA, a wcześniej ambasador amerykański w Moskwie, że Polska i Ukraina to potencjalna strefa chaosu, dziś na naszych oczach staje się faktem. Proszę Państwa, nikt z nas nie wie oczywiście, dokąd to doprowadzi. Początek roku wskazywał na to, że prezydent Andrzej Duda zaczyna dostrzegać to zagrożenie, bo na początku po wyborach mówił o zwycięstwie demokracji, choć kto miał oczy widział, że nie było to żadne zwycięstwo demokracji. Kto miał oczy, to widział, że były to wybory sfałszowane. Niektórzy, a było takich wielu, głosowali po kilkakroć. Mówiliśmy o tym już wcześniej, jak to się odbywało, na jakiej zasadzie. To nie były uczciwe wybory. To były wybory sfałszowane. Wszystko na to wskazuje. Zobaczymy, co na ten temat powie za chwilę Sąd Najwyższy. Ale prezydent Polski mówił o zwycięstwie demokracji, choć dla mnie nie było to żadne zwycięstwo demokracji. Początek roku wskazywał, że prezydent Andrzej Duda zaczyna przeglądać na oczy. Miał dobre wystąpienie. Oceniam to orędzie prezydenta jako dobre, mocne, twarde, w którym zapowiadał, że jest wciąż gotowy do tego, by współpracować z rządem Donalda Tuska, ale jeżeli tej współpracy nie będzie, to jest gotów także, przygotowany także na inne rozwiązania. To były mocne słowa. Donald Tusk odpowiedział w sposób zaczepny, w sposób kpiący, jak to w jego zwyczaju, a to wskazywało, że czekają nas zapewne burzliwe wydarzenia. Myślę jednak, że nikt nie spodziewał się, że będą aż tak burzliwe. To, co wydarzyło się w tę noc, pokazuje, że kierunki zostały wyznaczone, że za chwilę będą podejmowane kolejne paraprzestępcze lub wprost przestępcze działania. I tak naprawdę dzisiaj w rękach prezydenta jest recepta na tego wirusa. Recepta ryzykowna, ale w moim przekonaniu konieczna. Dlatego mówię, panie prezydencie, zwracam się w tym momencie, mam nadzieję, że być może obejrzy ten program bądź programy innych ludzi, którzy mówią w podobnym duchu. To jest ten moment, w którym musi pan pokazać, że jest prezydentem Polski. Bo wielokroć pan zawodził swoich wyborców, byłem jednym z nich, ale to jest ten moment, w którym trzeba zachować się właśnie jak trzeba, po prostu właściwie, odwagi. Wierzę w to głęboko, że budżet trafi do Trybunału Konstytucyjnego, że ten Sejm zostanie rozwiązany, że to łamanie konstytucji, te bezprawne, bandyckie działania ekipy Donalda Tuska znajdą należytą odpowiedź. Naprawdę w to wierzę, że w tym razem, nie tak jak to bywało częstokroć, zachowa się pan jak trzeba i że będziemy mieli na wiosnę kolejne wybory do parlamentu. A jeśli tak, to wierzę, że tym razem moi rodacy też zachowają się jak trzeba. Ci, którzy byli niedoinformowani, zostali właśnie doinformowani. Zadbał o to łotr Donald Tusk. Ci, którzy się wahali, nie będą się już wahali, czy na przykład iść na wybory, czy nie. I będą głosowali tak, jak trzeba. Trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać Donalda Tuska. Nic gorszego niż rządy tego człowieka
nie może nas spotkać. Widzicie Państwo, jak to wygląda? Odbierane są nam kolejne elementy, które są podwalinami naszego państwa. Uderzenie w Pałac Prezydencki to jest rzecz bez precedensu. Oczywiście jest tutaj wiele innych elementów, które gdzieś tam zachodzą, można powiedzieć, niejako przy okazji. Niejako przy okazji dostało się i Pietrzakowi, i Markowi Królowi, którzy powiedzieli, być może nie ta forma, być może forma powinna być nieco inna, ale mówię tutaj o obozach koncentracyjnych w kontekście uchodźców. Natomiast no jest faktem, że te obozy, przepraszam za tę dygresję, ale skoro już przy tym jestem, to warto także i o tym dwa zdania powiedzieć. Byłem w Austrii i pokazywano mi, jak wygląda Mauthausen-Gusen. Obozy opisane w książce Stanisława Grzesiuka, 5 lat kacetu, po których tak naprawdę nie pozostał ślad. Niemcy, Austriacy zatarli ślady swoich zbrodni. W Polsce obozy, niemieckie obozy koncentracyjne pozostały jako pewien wyraz pamięci dla ludobójstwa Niemców. Tylko świat tego nie rozumie. Świat przyjeżdża tu do Polski, sądząc, że skoro są w Polsce obozy koncentracyjne, nazistowskie, jak się mówi, to znaczy, że tu byli naziści. I używając pewnego skrótu, ci naziści to Polacy. Też ktoś o to zadbał. Ktoś, kto ma w tym pewien bardzo konkretny cel. A o kim pisaliśmy w naszych książkach Powrót do Jedwabnego? To znów jest historia na oddzielną opowieść. Ale to uderzenie, te słowa Pietrzaka i Marka Króla, jak mówię, może formuła nie do końca ta, ale wykorzystano to jako pretekst do tego, by uderzyć w telewizję Republikę. Ja nie będę się tutaj wypowiadał na temat telewizji w takim czy innym duchu. Chodzi mi o to, że dla wielu ta telewizja stała się pewnego rodzaju oknem. I takie uderzenie, w którym nawet IKEA wypowiada się, że nie wolno tam się reklamować, a pamiętamy o tym, że IKEA zakładał właśnie nazista Ingrid Kamprad. Człowiek, który jako młody obywatel Szwecji był w organizacjach nazistowskich. To pokazuje gigantyczną hipokryzję. Ta hipokryzja jest widziana w zasadzie, kto ma oczy, to widzi na każdym kroku. Nie miejcie Państwo złudzeń, że zatrzyma się to na tym, co obserwujemy dziś. Żeby było jasne, nie chodzi mi tutaj o obronę telewizji polskiej, która w moim przekonaniu była telewizją propagandową. Nie chodzi mi też tutaj o osoby tego czy innego posła, Kamińskiego czy Wąsika. Chodzi o coś znacznie większego, znacznie ważniejszego. Chodzi o Polskę. Proszę Państwa, na naszych oczach, na tych sytuacjach możemy obserwować niczym w soczewce pewien mechanizm. Mechanizm odbierania nam wolności. I myślę sobie, że o to chodzi. W najbliższy czwartek o godzinie 16, by zaprotestować przeciwko odbieraniu nam wolności. Namawiam Państwa do tego, byście wzięli udział w tym procesie. Niektórzy może będą zdziwieni, że do tego namawiam. Proszę Państwa, ja nie jestem obrońcą telewizji polskiej. Miałem tam bana, bo uczciwie mówiłem o Żydach. Wskazywałem na błędy PiS. Myślę, że każdy uczciwy dziennikarz powinien to robić. W duchu życzliwości, jako były wyborca, który był zawiedziony, licząc, że zejdą z tej drogi nepotyzmu, kolesiostwa, trochę złodziejstwa, nawet nie trochę. Chwała Ukrainie, słudzy Ukrainy, przed Żydami na kolanach, oszustwo covidowe, wiele tego było. Ja i wielu innych, którzy popieraliśmy wcześniej PiS, prosiliśmy, apelowaliśmy, także krytykowaliśmy, nie róbcie tego, zejdźcie z tej drogi. Nie słuchali. Pycha, buta, bez granic. To są główne przyczyny tego, że mamy to, co mamy. A więc miałem w tej telewizji bana, dlatego że mówiłem, co mówiłem, zgodnie z duchem prawdy, bo tak uczył święty ksiądz Jerzy. Nie wiesz, co robić, nie wiesz, co mówić, idź zawsze drogą prawdy, mów zawsze prawdę. To się nie podobało. Ale z tej właśnie perspektywy, kogoś, kto tam nie bywał,
nie był zapraszany. Mówię, trzeba się spotkać o godzinie 16 w najbliższy czwartek, by zaprotestować przeciwko odbieraniu nam wolności. Nie w obronie telewizji polskiej, tylko w obronie wolności. Tak rozumiem to spotkanie. Jako wyraz protestu, wyraz niezgody na odbieranie nam wolności. Mówiłem o tym wiele razy w tych programach, ale jeszcze raz powtórzę cytat z mojego jednego z najważniejszych, jeśli nie najważniejszego filmu, ta słynna mowa Mela Gibsona, który odgrywa rolę Williama Wallace'a, kiedy przed walką mówi do swoich szkockich towarzyszy, którzy boją się walczyć i mówią, wrócimy do domów i przeżyjemy. Tak, przeżyjecie, mówi. Przynajmniej jeszcze jakiś czas. Ale kiedy za wiele lat będziecie umierać we własnych łóżkach, wrócicie na to pole we wspomnieniach i pomyślicie, zrobilibyśmy wszystko, by wrócić tu naprawdę i krzyknąć naszym wrogom w twarz. Możecie odebrać nam wszystko, ale nigdy nie odbierzecie nam wolności. Proszę Państwa, bo cóż poczniemy bez wolności? Dlatego namawiam Państwa gorąco na udział w tym proteście w obronie wolności. Nie telewizji, tylko właśnie wolności. Myślę, że każdy, kto może tego dnia o godzinie 16 przyjechać do Warszawy, by zaprotestować przeciwko dyktaturze Donalda Tuska i ma Polskę w sercu, powinien to zrobić. Gorąco Państwa na to namawiam. Przypominam sobie w kontekście tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, spotkanie Malcolma McGridge'a, brytyjskiego dziennikarza, który był ateistą i rozmawiał z matką Teresą z Kalkuty, kiedy odbierała Nagrodę Nobla i kiedy rozmawiali o tym, co w życiu ważne. Zapytał ją o sukces. Jaki sukces uważa za najważniejszy w swoim życiu? Odpowiedziała, w Ewangelii nie znajdzie pan słowa sukces. Nie ma takiego słowa. Znajdzie pan słowo cierpienie, krzyż. Nasza droga to jest właśnie droga, która jest usiana różnymi trudnościami. I chodzi o to, by na tej drodze, tak przynajmniej rozumiem życie, odróżnić to, co ważne, od tego, co tylko ważne się wydaje. Nie wiem, dokąd doprowadzi to, co w tej chwili rodzi się na naszych oczach. Z jednej strony dyktatura, a z drugiej strony narastający bunt. Być może do rzeczy bardzo dla nas trudnych. Ale wiem, że jeżeli nie przeciwstawimy się temu złu, uosabianemu przez Donalda Tuska, bo jest to człowiek zły, okrutny, i służący nie polskiej, tylko niemieckiej racji stanu, to nasi następcy, ci, którzy przyjdą po nas, pokolenie naszych dzieci następnych nigdy nam tego nie wybaczą. Powinniśmy, musimy to zrobić nie tylko dla nas, ale także przede wszystkim dla tych, którzy przychodzą po nas. Trochę w myśl słów Kennedy'ego, który mówił, nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla was. Zapytajcie raczej, co wy możecie zrobić dla Ameryki. Nie pytajcie więc państwo, co Polska może zrobić dla was. Raczej zapytajmy, co my możemy zrobić dla Polski. Myślę, że początkiem tej drogi powinno być spotkanie właśnie w najbliższy czwartek o godzinie 16, by zaprotestować przeciwko dyktaturze rudego Łotra, Donalda Tuska, człowieka okrutnego i złego. Człowieka, który już przez wiele lat pokazywał, że Polski nienawidzi, Polską gardzi, prowadzi Polskę na manowce, w ślepą uliczkę, a który jakimś dziwnym splotem okoliczności dziejowych, niedoinformowaniem i może działaniem na zasadzie na złość mamie uszy sobie odmrożę, po raz kolejny wrócił do władzy w Polsce. Uważam, że powtórzone wybory parlamentarne to jest szansa. Niektórzy mówią, nie teraz. Polacy muszą zaznać dobrodziejstw, w cudzysłowie, rządów Donalda Tuska. Muszą zobaczyć, odczuć to na własnej skórze, inaczej wielu nie zrozumie. Proszę Państwa, ja twierdzę inaczej. Jeżeli pozwolimy się rozpędzić temu człowiekowi, to za kilkanaście miesięcy nie będzie co zbierać.
Już dziś wiemy o tym, że mają przybywać do nas uchodźcy, prawdopodobnie setki tysięcy, co najmniej dziesiątki tysięcy, już w najbliższym roku. Już dziś słyszymy o tym, że będą zatrzymywane rozmaite inwestycje, podważane kontrakty zbrojeniowe, okrajana historia, podważane funkcjonowanie rozmaitych instytucji, na przykład Instytut Pamięci Narodowej. Bo to jest tak naprawdę początek. Jeżeli pozwolimy na to, byż Donald Tusk się rozpędził, nikt z nas nie będzie pewien jutra i tak naprawdę Polska nie będzie pewna jutra. To jest ten moment, kiedy musimy zatrzymać Donalda Tuska. Proszę Państwa, my także z Tomkiem Budzyńskim mamy świadomość, że jesteśmy na czarnej liście. Kiedy pisaliśmy książkę, tę książkę, Niebezpieczne związki Donalda Tuska, ludzie, którzy go znali, którzy byli kiedyś jego współpracownikami, jak Krzysio Wyszkowski, a także Paweł Piskorski, były prezydent Warszawy, który zasłynął budową tunelu wzdłuż Wisły. Nie bardzo umiał wytłumaczyć, skąd ma pieniądze, jakie ma, tłumaczył to hazardem. Więc byli ludzie dobrzy, byli źli. Byli towarzysze Donalda Tuska, ale mówili, w jednym byli zgodni. Jest pamiętliwy, pamięta do siódmego pokolenia, nie zapomina, jest mściwy jak nikt. I jeżeli napiszecie tę książkę, tak nam mówiono, to uważajcie, bo jak wróci, to może być różnie. Wrócił. Proszę Państwa, pytacie Państwo na Facebooku, Twitterze, czy się boimy. Odpowiadam patrząc w obiektyw kamery. Nie boję się Donalda Tuska. Będzie co będzie. Jestem człowiekiem pokornym. Będzie co Bóg da. Ale jeżeli się boimy, to już przegraliśmy. Nie boimy się stąkiem Donalda Tuska. Rudy Łotr jest mściwy, podły i okrutny. Będzie co będzie. Natomiast nie wolno się bać. Trzeba mówić prawdę, bronić prawdy, a wierzę, że jeżeli przyszedłby na nas albo przyjdzie trudny czas, nie będziemy sami. Że będziecie Państwo z nami, nasi czytelnicy, nasi widzowie, z opóźnieniem, bo chcieliśmy to zrobić w grudniu, ale nie zdążyliśmy. Skromne możliwości na to nie pozwoliły. Chcieliśmy Państwu zaprezentować naszą odpowiedź na dyktaturę Donalda Tuska. Nie zdołaliśmy tego zrobić w grudniu, ale wierzę, że zdołamy to zrobić do końca stycznia. Wierzę także, że będziecie Państwo z nami. Jeżeli ktoś może uznaje, że to, co dotąd robiliśmy, zasługuje na wsparcie, pokornie o nie prosimy. Nigdy nie braliśmy pieniędzy publicznych. Tak naprawdę funkcjonujemy tylko i wyłącznie dzięki Państwu, naszym czytelnikom, naszym widzom. Jeśli ktoś może, pokornie prosimy o to wsparcie. Bez wstydu, dlatego że funkcjonujemy tylko dzięki Państwu, naszym czytelnikom i widzom. Nie wzięliśmy nawet jednej złotówki, nawet jednego grosza publicznego. Działamy na tej niwie tylko dlatego, że mamy Państwa. I tak długo, jak będziecie Państwo z nami, będziemy to robić nadal. A już niebawem, myślę, że już w przyszłym tygodniu przedstawimy Państwu naszą odpowiedź na dyktaturę Donalda Tuska. I wierzę, że także w tej odpowiedzi będziecie Państwo z nami. Szczegóły już niebawem. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie w tę historyczną noc i jeszcze raz pokornie proszę o wybaczenie, że może jakość tego przekazu ze względu na to właśnie, że jest to głęboka noc, nie była do końca taka, jak trzeba, ale wierzę, że okażecie Państwo zrozumienie. Raz jeszcze dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia już niebawem. Z Panem Bogiem.